Cześć wszystkim! Znowu Pan 7? Przeciąg Factorio! Leniwy skurczybyk. Dobra, już się tym zajmiemy. W przednim odcinku ogarnęliśmy sobie produkcję betonu oraz zaczaiłem nasze złoże kamienia, którego potrzebujemy do produkcji elektrycznych piecy, których potrzebujemy do produkcji produkcyjnego pakietu naukowego, którego mam nadzieję dzisiaj uda nam się zrobić. Okej, dobra. Po pierwsze, najpierw potrzebuję trochę normalnie zrobionych piecy, ponieważ nie będę już od tej pory korzystał ze stalowych piecy, tylko będziemy korzystać z tych piecy elektrycznych. Dobra. Chcemy, że tutaj gdzieś sobie postawię fabrykę. I tak, wyprodukuj mi parę piecy. Potrzebujesz tego oraz dużo kamiennej cegły. Dobra, skoczmy po kamienną cegłę szybko. Okazji, czy to jest w zasięgu sieci? Powinno być w zasięgu sieci. Nie do końca. Okej, dobra. W takim razie chcemy, żeby było w zasięgu sieci. Co roboty postawcie mi gdzieś. Powiedzmy, że tutaj niech będzie roboport. Później sobie zamówimy trochę betonu. Dobra, a tymczasem... Tak, to złoże się już prawie wyczerpało. Ale dobra, później to jeszcze ogarnę. Dobra, ciachnę sobie nie tak dużo. Zawsze mylę przyciski. Jak już pobudujecie mi tu roboport, leci jakiś robot? Tak, leci jakiś robot konstrukcyjny, żeby to zbudować. To będziemy sobie zamawiać beton. W sumie może nawet niekoniecznie zamawiać, ale po prostu pobudujemy sobie tutaj ścieżkę z betonu, żeby móc szybciej po niej biegać. Ponieważ przemieszczanie się po tej bazie już troszkę zajmuje czasu. A dobra, poszedłem za daleko, się zagapiłem. Dobra. Fabryko. Zrób mi piece. Tak, troszkę to one zajmą czasu. Ale tak, jeszcze raz. Zróbmy matematykę jeszcze raz. Potrzebuję... Będę produkował je 4 razy. Więc będę potrzebował 40 kamiennych piecy na 5 sekund. To oznacza 8 kamiennych cegieł na sekundę. Tak, o ile się nie mylę. Jedna kamienna cegła robi się 3,5 sekundy. Więc jak zrobimy 3,5, to będziemy mieli jedną na sekundę. Jak chcemy mieć 8 na sekundę, to co potrzebujemy? 3 razy więcej, czyli 24? Okej. Okay. Dobra, jakie mamy ratio? Bo to jeszcze jest ważne. Tutaj mamy 0,75, a tutaj mamy 2. Okej, okay, czyli nie potrzebujemy 3, tylko potrzebujemy połowę tego, czyli 1,5,75. I to razy 8. Czyli potrzebujemy około 10 piecy. Okej. Okay. Na razie tak spróbujemy zrobić. I zobaczymy, jak to będzie działało. Powinna być nadprodukcja, ponieważ to nie będzie zużywać całkowicie tego, ale dobra, zobaczymy. Dobra, tutaj chcemy produkować nasze piece.
I tak, potrzebujemy stali i zaawansowanych układów, ale najwięcej potrzebujemy cegły. Dobra, więc powiedzmy tędy zapuścimy cegłę. Tutaj zróbmy 4, 7, 8, 9, 10 piecy. Dobra. To usuńcie również roboty. Nie, aż musimy tutaj jeszcze ładować. Ale wy jesteście wolne. Dobra. I tak. I po kolei będzie tak. Szybsze nie powinny być potrzebne. Ponieważ czas przytapiania to 3,5 sekundy, więc zdecydowanie żółte powinny w stanie nadążyć. Ile potrzebuje? Dwa kamienia tylko na jeden kawałek, więc żółte zdecydowanie powinny nadążyć za tym tempem produkcji. Dobra. Teraz jeszcze tylko podłączymy prąd. Lecimy tak, bo już będzie działało dobrze. Okej, voilà. Mamy naszą przetapialnię elektryczną. Przy okazji również będziemy chcieli nasze zwykłe przetapialnie przerobić na elektryczne, ponieważ w ten sposób uniezależnimy się od... Uniezależnimy się od węgla. Więc nasze przytapianie będzie zależało już tylko od żelaza i od miedzi. Co będzie dużo fajniejsze. A poza tym elektryczne piece emitują dużo mniej zanieczyszczenia. 0,9 w porównaniu do stalowego pieca, który produkuje 3,6. Zanieczyszczenie powoli powinno się robić naszym problemem. Mamy... Wiecie co zrobię? Napiszę komendę evolution. Tak. Evolution. O! Mamy już współczynnik ewolucji 50%. Wow! I zanieczyszczenia 61%. Więc tak, współczynnik ewolucji wskazuje nam, jak silne potwory będą nam się spawnić. No i cóż, generalnie nie chcemy, żeby rosnął zbyt szybko. Ponieważ obecnie ścieramy się głównie z małymi i średnimi potworami obcymi, to potem jeszcze zaczną pojawiać się duże oraz gigantyczne. A te już sprawiają troszkę problemów. Więc tak. Więc fajnie, jeżeli jesteśmy w jakiś fajny sposób w stanie ograniczyć emisję zanieczyszczenia. Dobra, ale dobra. Koniec gadania. Przedłużmy naszą linię. Od czerwonych pakietów. Oraz naszą linię od stali. Tak, nie muszę teraz już biegać, tylko sobie macham po prostu. To, a robociki budują za mnie wszystko, co trzeba. To jest dużo wygodniejsze. Okej, dobra, myślę, że dalej nie będę włączał dalej tych dwóch pozostałych linii. Aż nasza produkcja czerwonych pakietów nadal nie jest aż tak fajna. Dobra, przedłużmy również pozostałe linie. Nie tutaj. Żebym widział, gdzie się będziemy kopać. Okej. O! Skończyły mi się. Dobra, przy okazji jakiś roboport pewnie by się tu przydał. Powiedzmy, tutaj sobie postawimy jeden. Też by się jakiś przydał. Tak. Okej, na co tutaj była linia?
A, na plastik. Dobra. I tutaj może jeszcze jakieś postawię. Dobra. Póki co doładujcie mnie roboty. Logistycznie już lecą. Więc chyba sobie zapakuję kolejną porcję robotów. Dobra. Konstrukcyjne, logistyczne. Dobra. Może powinienem sobie również tutaj postawić jakiś roboport, żeby nie zionęła mi taka dziura. Okej, okay. Dobra, na razie to nie będzie problemu. Później jak będzie sprawiało problem, to po prostu go przyniosę. Okej. Okay. Tak, tam się zawróciły. Ponieważ nie miały zasięgu. Dobra. Wracając tutaj do rzeczy. Dzięki robociku za podajniki. Tak, tutaj musimy doprowadzić stal. Dobra. Więc tak, jedziemy. Ciach, ciach, ciach. Tutaj musimy doprowadzić czerwone płytki. Okej. A pola wyżej. Okej. Dobra. Teraz jeszcze rozdzielacze. Tak. W ten sposób. Jeszcze tutaj. Ciach, ciach. No i ładnie. Jeszcze tylko tutaj. No dobra, i mamy już wszystko, co potrzebujemy. Dobra, to teraz będziemy ładować. Myślę, że będziemy z obu stron używać niebieskich. Już całkiem sporo zasobów wymaga. No jest do tego. Dobra, ciach, 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 ciach. Okej, okay, muszę jeden odstępu zrobić, bo jeszcze będzie wyjście. Okej. Okay. No dobra, produkcja ruszyła. Dobra, gdzie to chcemy ładowywać? Pewnie z tej strony. A już co tu jeszcze potrzebujemy? Licznika elektrycznego i automatów montażowych. Dobra. Więc tak, może to w takim razie przestawię tutaj. Właśnie, automat montażowy. Produkcja, automat montażowy. Co ty potrzebujesz? Żelazne koło zębate i układ elektroniczny. To jednak nie. Aż potrzebujemy jeszcze tutaj umieścić fabrykę żelaznych kołek zębatych.
To będzie wymagało dużo żelaza. Dobra. Pierwsze, chcemy, żeby on tutaj wypluwał swoje rzeczy. Dobra, to będzie wylądować na zewnętrznej linii. Więc chcemy, żeby to wjeżdżało na wewnętrzną. Dobra. Dobra, tak będzie działać. Ja mało miejsca się to zrobi, ale spoko. Ponieważ silniki elektryczne i tak pewnie gdzieś tutaj zrobimy, więc nie będzie problemu, że od góry będą wjeżdżać. Dobra, to wyładujmy to już, co mamy. Powiedzmy, zróbmy sobie na razie skrzynkę, która będzie powoli pobierała. Parę z nich. Okej. Dobra. Potrzebujemy tutaj zbudować fabrykę. Tak, tutaj ewentualnie się pod ziemią przejedziemy. Tym pasem z silnikami elektrycznymi. Tutaj potrzebujemy dostarczyć samo żelazo. Tutaj potrzebujemy dostarczyć żelazo oraz niebieskie płytki. Znaczy zielone płytki. Dobra, no to zobaczmy. Zmieszczą się dwa podajniki, zmieszczą. Dobra. Dobra, to będzie jeden obok drugiego po prostu. Dobra. Powiedzmy, ty będziesz jechał tędy. Ta. Dobra. I tutaj sobie jeszcze dostarczymy zielone płytki oraz tutaj będziemy mieli kolejne żelazo. Więc zaraz tak zrobimy. Okej. O. Niestety tego nie starczy. Okej. Może to jechać pole wyżej, tylko potem po prostu skręcimy na końcu. Okej, ciebie już nie potrzebuję. W ten sposób. I zobaczmy. Jeszcze potrzebujemy tutaj żelaza drugiego. Może nawet w ten sposób, żeby dojeżdżał. Okej. Powinno być okej. O właśnie, badania. Tak, co my chcemy dalej robić? W sumie nie masz tak za bardzo przydatnych rzeczy. Siła rażenia rakiet, mało mnie to obchodzi. Siła rażenia działek maszynowych też mnie mało obchodzi. Zaawansowana broń rakietowa. Możemy szybkostrzelność broni dalej badać. To się przydaje do czołgu. Możemy siłę ognia działek laserowych badać. W sumie czemu by nie?
Tak w sumie nie potrzebuję wszystkiego badać, co się da. Do samego przejścia gry, czyli wystrzelenia rakiety, zdecydowanie nie będziemy aż tak dużo potrzebować rzeczy. A dużo z nich to po prostu również rzeczy, których nie lubię korzystać. Dobra. Tu będzie produkcja trybików. No i dobra, ruszyła produkcja automatów. Dobra. Tak, tutaj żółte zdecydowanie powinno wystarczyć. Dobra. Przygotuję je od razu. Ciach, 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 ciach. I dobra, produkcja powoli ruszy. Dobra, co tu zebrałem? Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Teraz potrzebujemy już tylko naszych silników elektrycznych. A, okej, dobra, tutaj jeszcze jeden gość nie ma zasilania. No i dobra. Ładnie to na razie idzie. Dobra, jeszcze raz, do produkcji silników elektrycznych. Ile ich będziemy potrzebować? Chyba wyszło ostatnio mi, że 10, tak? Mam 7 fabryk, więc potrzebuję 7 silników na 14 sekund. A, matematyka, matematyka. Potrzebuję tak, 7 silników na 14 sekund. To jest jeden silnik na 2 sekundy, bądź pół silnika na sekundę. Więc powinno mi wystarczyć 5 fabryk. Dobra. Jedna fabryka potrzebuje żelaznych kół zębatych oraz rury. Jakby to można sprytnie zrobić? Na pewno zrobię, że jedna fabryka silników elektrycznych będzie miała przy sobie jedną fabrykę silników zwykłych. Tylko tak, musimy dostarczyć żelazne koło zębate oraz rurę. I to w takich niezbyt dużych rejtach, powiedzmy. Więc mam pomysł. Dobra, odmierzmy sobie tutaj miejsce na razie. Dobra, ciebie na razie sprzątniemy. Myślę, że tutaj poprowadzimy cię bokiem. I tak, będziemy mieli dwie linie. Myślę, że tak. 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 2, 3, 4, 5. I tak, i zobaczmy teraz. Tutaj będę na zmianę produkował koła zębate oraz rury. Do produkcji rur również potrzebujemy chyba tylko żelaza, tak? Tak. Siła rażenia działek, to może szybko strzelać. I teraz każda z fabryk silników ma dostęp do jednej fabryki tego i jednej fabryki tego na skos. Ok? Co prawda, wiecie co, bo może to być trochę marnotrawstwo fabryk, ponieważ silniki produkują się 10 sekund. Obie te rzeczy produkują się bardzo szybko. Więc zamiast tego moglibyśmy tutaj zrobić po prostu pas. Myślę, że jedna fabryka rur,
I jedna fabryka kołek zębatych zdecydowanie by starczyła na 5. Tak, zdecydowanie. One produkują pół na sekundę, znaczy w ciągu. Więc jedna fabryka jest w stanie zasilić 10 fabryk. Więc nie, więc wiecie co, to w sumie nie ma sensu. Zróbmy tak. Jedną tego. Okej, teraz trzeba zrobić odstęp. Tego, jedną tego. Tak, teraz trzeba to ładować na osobne strony. Nie tak, bo to idzie na dolne, więc to musimy od góry załadować. Tak, górę. No i dobra. To powinno nam wystarczyć. Wiem, że będziemy jeszcze w stanie tutaj mogli załadować żelazo. Tak, powinienem więcej miejsca zostawić. Dobra. Spokojnie, jakoś to pójdzie. Dobra. Dobra, tu będą trybiki, tutaj będą rury. Koła będą potrzebowały szybkich oraz szybkich na wyjściu. I dobra, musimy teraz dostarczyć tutaj żelazo. Trochę miejsca nam już zaczyna brakować, ale dobra. Damy sobie z tym radę. W tą stronę. Okej. Dobra. Jak dużo wy potrzebujecie tych? Po jednym, po dwie. Więc żółte powinny zdecydowanie wystarczyć. Tak. Bym zamierzał to jeszcze w przyszłości rozszerzać tą linię, to nie będzie problemu. I tak. Teraz prąd. Tak, tak. Tak. Dobra, ładują się te rzeczy. Teraz musimy jeszcze dostarczyć tutaj stal. Szybko strzelność działa klasarowi. Dobra, na razie myślę, że zatrzymam. Na razie myślę, że zatrzymam badania. O tak, moja produkcja czerwonych pakietów nie narabia, nie wystarcza. W takim razie możemy podłączyć tą, te dwie linie, które na razie skonstruowałem, jeszcze nie podłączyłem. Potrzebujemy tutaj tylko miedzi. Przy okazji, tak. Właśnie tutaj jeszcze możemy naprawić to. Nie wiem ile osób to zauważyło. Ale ta druga linia wytapiania miedzi, którą zrobiłem parę odcinków temu, była do tej pory kompletnie niepodłączona. No to zauważyłem po jakimś czasie, ale stwierdziłem, że meh, nie chcę mi się bawić, ponieważ tak na razie nie potrzebowałem więcej. Ale teraz nam się przyda, zdecydowanie. Okej. Trzymaj tutaj. Podłączmy ją. Żeby prawie nie zaczęła produkować miedź? Ponieważ tak. Ruszyły badania i ruszyła produkcja tam na dole. Nagle zaczęło nam jej brakować.
Okej, tutaj będzie trochę problem z miejscem. Ale wiecie co, na razie wystarcza. Starczy, że zrobię coś takiego. Ten jeden pas zdecydowanie na razie wystarcza, więc nie powinno to robić problemu. Okej, dobra, czemu to jest tylko leci na jednym pasie? Po prostu jest zbierane w międzyczasie. Więc musiałbym zrobić jakieś wyrównywacze. Ale nie chce mi się. Dobra, to podłączmy jeszcze... A, tutaj jeszcze potrzebujemy zielonych. Zielonych i plastiku. I to wiecie co? Na razie z tym sobie dam spokój. Dokończmy robić to, co zacząłem. Dobra, tutaj będziemy musieli zrobić też taki sprytny myk. Tak, tak. Tak, ponieważ tutaj będziemy musieli dwa czerwone postawić, które będą przekazywały to do fabryki, do dalszych fabryk, do fabryki elektrycznych właściwych. Ok. Tak będzie ok. I tutaj musimy podłączyć stal. Dobra, jak dużo stali wy potrzebujecie, również mało. No to również dostaniecie po żółtym. Ciach, 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 ciach. I żeby było ładniej, żeby dało się potem ewentualnie to rozszerzyć, to zrobię już tak. Dobra. Potrzebujemy jeszcze tylko prądu. To wyrównajmy tak, żeby było ładnie. Tak. A nie tak. Tak. Tak i tak, dobra. Teraz jeszcze to naprawić. Nie, dobra. Tutaj będą nasze fabryki produkujące elektryczne. Przejdziemy do tego smaru i układów elektrycznych, elektronicznych. Dziwne, że to zwykłym silniku nie potrzebujemy, ale okej. Okej, to również problemy nam robi. Okej, myślę, że smar będziemy tutaj górą dostarczać. Dobra, produkować silniki elektryczne, a tutaj dołem puścimy pas na niebieskie płytki. Dobra, przy okazji smar mamy tutaj. Nie sięgnie aż tak daleko. Okej, nie wiem za bardzo, jak to teraz zrobić w takim razie. Może puścimy tędy. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Okej. Tylko to ma być w ten sposób. Dobra. Troszkę ciasno się tam robi, ale chyba na razie nam to jeszcze nie robi problemu. Okej, świetnie. Już tylko zielonych płytek potrzebujemy. No to dobra, szybko to skończmy. Tak, zielone płytki będą szły tędy.
Ciach, ciach, ciach. Tak, tak, to jeszcze dokończyć trzeba. Tak. Zdecydowanie nadmiar. Ale dobra, nie zaszkodzi. Dobra, jeszcze prąd. Tak. Tak i tak. Dobra. Jeszcze wyjścia. I voilà. To już powinno być wszystko. Tak, będziemy musieli się troszkę w górę przebić. Żeby wyjść tam jednak. Jednak to zajęło troszkę więcej miejsca niż planowałem. A nie, nie tak bardzo. Wyjdziemy tutaj, więc tylko tutaj troszkę będziemy musieli się poprzebijać. Okej, dobra. Zajęło mi troszkę więcej czasu niż planowałem. W następnym odcinku dokończymy produkcję produkcyjnych pakietów naukowych. Przeniesiemy laboratoria gdzieś tutaj bliżej, żeby te drogie pakiety naukowe się mniej stakowały. Mniej surowców nam zużywały. Poza tym dużo wygodniej nam będzie tutaj przenieść potem z pakowaniem, znaczy z serwowaniem tych pakietów do laboratoriów. Ale to zobaczycie, o czym mówię. Okej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!